na rynku kart kredytowych zachodzą interesujące zjawiska. Ja sądzę, że są to skutki reformy opłaty interchange, która nastąpiła mniej więcej 2 lata temu. Wyraźnie spada liczba wydawanych kart kredytowych, a ściśle mówiąc rachunków kart kredytowych. W 2017 roku otwarto nowych rachunków około 10% mniej niż poprzednio. Wprawdzie licząc wartością limitów na tych kartach, to spadek jest niewielki albo mniej więcej jest ten sam poziom. Natomiast liczba kartowców w 2017 roku nieco wzrosła, ale o dziwo to nastąpiło wyłącznie wśród tych ludzi, którzy wprawdzie mają karty, ale ich nie używają. Ci, którzy mają kredytowe salda, liczba osób, które ma kredytowe salda na rachunkach kart kredytowych jest w zasadzie stała. Czy była w 2017 roku stała?